Cześć wszystkim, tu Justyna i ponieważ ostatnio kolejnej osobie zakochanej w filmie Grindera poleciłam książkę Grindera, a bardziej ją tak trochę wcisnęłam, to teraz z czystym sumieniem mogę zabrać się za nagrywanie dla Was tego odcinku. I jeżeli właśnie jesteś na moim kanale nowy, to myślę, że możesz jeszcze nie wiedzieć, że właśnie Ender's Game, czyli Grindera, jest moją najukochańszą i najwspanialszą książką, jaką w życiu czytałam, a to wszystko dlatego, że po prostu trafiła w moje gusty. To jest książka o psychologii, to jest książka o uczeniu się, dla każdego może w sumie znaczyć coś innego. Na pewno dla mnie miała dosyć duży wpływ na moje życie i jestem po prostu zakochana w niej na maksa, mówię Wam. Więc jeżeli jeszcze tego nie wiesz, to ogarnij inne filmy, bo w praktycznie co drugim o nich mówię. Wydaje mi się, że jakoś w co drugim filmie mówiłam i powtarzałam Wam o tym bez przerwy i przepraszam, jeśli to Wam zbrzydło, ale czytajcie Grindera. Grindera jest po prostu przecudowna. Dobra, a więc dzisiejszym tematem vloga bez cięć, ponieważ jak już pewnie zwróciliście uwagi, nie ma tutaj cięć znowu. Lubię się bawić, lubię właśnie, próbuję nabyć sobie taką naturalność przed kamerą, a to właśnie najlepiej mi wychodzi nagrywając dla Was tego typu filmy, a więc dzisiejszym tematem odcinka są właśnie ulubione rzeczy, ulubione książki w szczególności, bo wydaje mi się, każdy ma inny gust i tak jak w moim wypadku na przykład ja jako osoba zakochana w psychologii analogicznie pokochałam Grindera, tak myślę, że to w sumie mogło działać też w drugą stronę. Jako ja zakochana w Grindera mogła zakochać się też w psychologii. Nie wiem, czy zrozumieliście, co mam na myśli, ale po prostu wydaje mi się, że gust książkowy zależy od gustu w normalnym życiu i wiem, to nie jest żadne odkrycie, ale tak to już jest. I a propos jeszcze ulubionych książek, chciałam z Wami właśnie na ten temat dzisiaj pogadać, bo jest masa ludzi, u których ja na przykład od razu wiem, miałam tak kiedyś z moim kolegą, że po prostu patrzę na niego i on się pytał o książkę dla niego, taką dobrą, żeby mu się spodobała. Ja od razu widzę, Felix Netnika ci się spodoba. I no, przeczytał i od razu miłość. To po prostu czasem widać po sposobie bycia danej osoby, po tym jak ta osoba mówi, po tym jaki ma gust, bo na przykład ten chłopak akurat lubił programować, więc, że tak powiem, ja od razu go widzę jako neta. No po prostu, nie wiem czy też tak macie, że analogicznie jakaś dana postać czasem nawet przypomina mi postać z normalnego życia i wtedy potem dopasowywuję te osoby, poleca mi tą książkę i naprawdę się nie myliłam w tym wypadku, bo ten chłopak bardzo polubił Neta i polubił Nikę i polubił Felixa, w ogóle wszystkich. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale po prostu a propos ulubionych rzeczy, czasem to po prostu widać, czasem to po prostu jest taka naturalna, to jest taka naturalna kolej rzeczy, że widzę, ta dana rzecz ci się spodoba. I od razu mówię jeszcze, przepraszam, że tutaj mam cień Endera, a nie właśnie grę Endera, ale tak jak Wam mówiłam, no prawowita gra Endera poszła do mojej koleżanki. Poszła, bardziej ją jej wcisnęłam, ale mam nadzieję, że jej się spodoba, więc dobra. Jula, możesz mi potem oddać. Nie no, wracając jeszcze do ulubionych książek i ulubionych rzeczy, czasem nawet wydaje mi się, że nic nie jest na zawsze, bo nawet jeśli w tej chwili mówię dla Was o Grindera w taki sposób, to wcale nie znaczy, że jutro nie przeczytam lepszej książki, która zupełnie zaćmi mi Grindera. I tak też było w przypadku właśnie Cienia Endera, ponieważ wielokrotnie zastanawiałam się, czy Cień Endera nie jest przypadkiem jeszcze lepszą książką od tej pierwszej części, bo ona jest naprawdę napisana po prostu genialnie. Z tym, że wydaje mi się, że Grindera jest dla mnie wyjątkowo ważna nie tylko ze względu na treść, ale też właśnie ze względu na swego rodzaju sentyment, bo to, że ona to wszystko zaczęła, to, że ona zaczęła moją miłość do czytania, to jest już jeden z takich powodów, który nie zmieni. Nawet jeżeli właśnie Cień Endera jest napisany tak samo dobrze, a może nawet lepiej, to gra Endera zawsze będzie dla mnie tym początkiem. To w grze Endera mam co trzecią linijkę podkreśloną ołówkiem, bo jest tam coś ważnego. Nie wiem, czy Wy też tak robicie, ale ja na pewno tak. Właśnie to gra Endera jest dla mnie tą niezwykłą książką, o której myślę, że nigdy chyba nie zapomnę. I przepraszam, że na tym kanale jeszcze nie było właśnie recenzji tej powieści, ale wydaje mi się, że po prostu nie jestem na to gotowa, bo zawsze chciałam Wam ją pokazać jako takie dzieło sztuki, bo w tej chwili to jest po prostu klasyka literatury science fiction, naprawdę. To jest już taki zupełny klasyk, który Orson Scott Card stworzył i dla którego to jest oparcie na inne dzieła. I chciałabym Wam ją przedstawić w godny tego dzieła sposób,
a boję się, że po prostu tego nie dorównam i też chciałabym, żeby więcej ludzi trochę ją ogarnęło, a wiadomo, dwóch recenzji nie zrobię, więc po prostu zaczekam. Wiem, że to nie jest dobry pomysł, ale po prostu chyba się trochę boję, że mogę was rozczarować albo coś takiego. Nie wiem, to są moje oczywiście osobiste odczucia. Wracając jeszcze... Czekajcie, odłożę to tutaj. A się rozgadałam, normalnie mi w gardle już zasycha. Wracając jeszcze właśnie do ulubionych książek i ulubionych rzeczy, to są rzeczy, które sprawiają, że w moim życiu jestem szczęśliwa. Mówiłam wam o moim słoiku marzeń, mówiłam wam o moim słoiku takich właśnie celi w życiu. Mam jeszcze jeden słoik, właściwie jeszcze aż dwa, ale to nieważne. W drugim z nich piszę listy. To są listy do samej siebie, które zaczynałam pisać jeszcze jakieś 2 lata temu. O tym może będzie kiedyś vlog bez cięć. W sumie nie wiem, mogłabym zrobić. Właśnie to są takie listy, które piszę do samej siebie. Fajnie jest przeczytać swój list od siebie sprzed na przykład 3 lat, bo mam takie też, kiedy właśnie ja mam zupełnie inny pogląd na świat, kiedy na przykład piszę, że się w kimś zakochałam, a w tej chwili patrzę na to z zupełnie innej perspektywy. Kiedy piszę o książce, kiedy piszę... To są fajne spojrzenia, to jest fajna perspektywa, której naprawdę zachęcam was do tego. Myślę, że mogę kiedyś nagrać o tym odcinek, właśnie taki vlog bez cięć, to będzie w sumie w miarę fajne. Więc dobra, oprócz tego mam jeszcze trzeci słoik. I to jest właśnie ten słoik i on tutaj ma takie fajne serduszko, jakbyście nie widzieli. I w tym oto serduszku są moje miłości. I to nie są moje miłości ludzkie, że tak powiem, chociaż są tutaj też, jest tutaj Warner z Dario Julii, tak, to największy crush książkowy ever. To wcale nie zmienia właśnie faktu, że tutaj, w tych małych karteczkach znajdują się rzeczy, które mnie uszczęśliwiają. Wiem, to dosyć może infantylne, nazwiecie to może infantylnym sposobem, ale przeglądając te rzeczy wiem, że są... Kiedy mi na przykład jest smutno, przepraszam, zmieniam myśli strasznie często, losuję sobie jedną karteczkę i próbuję zrobić, otoczyć się tego typu przedmiotem. Mam tutaj na przykład, jakby to dla was powiedzieć, gramofon. Wiem, że kiedyś sobie kupię gramofon. Tak mnie ciągnie do tego i kiedyś u koleżanki słuchałam muzyki z gramofonu, ona ma w sobie taką magię, że jestem pewna, że właśnie on sprawiłby, że jestem szczęśliwa. On sprawiłby, że... No ja to po prostu wiem. Tak samo mam tutaj oczywiście Grendera, mam tutaj łapacze snów, bo uwielbiam otaczać się łapaczami snów, mam tutaj nagrywanie filmów, to są rzeczy, które kocham, które lubię i każdy z nas, każdy człowiek ma swego rodzaju swój kanon tych rzeczy, ma swoje do wyboru i wydaje mi się, że to wszystko właśnie zależy od charakteru i zachęcam was do tego, żebyście oprócz właśnie robienia takich słoików marzeń ze swoimi celami, mieli też słoik z takimi rzeczami, które powodują, że macie po co żyć i to jest bardzo fajny sposób, kiedy ma się właśnie doła, bo był taki moment w moim życiu, kiedy miałam dosyć tego doła często, że tak powiem, i właśnie ten słoik wielokrotnie mi uratował bardzo dużą część mojego życia, żeby po prostu się nie łamać. Mam tutaj nawet, żeby się uczyć, bo nie wiem, czy wiecie, kocham naukę. Dobra, pozwólcie, że to odłożę. Co wcale nie zmienia faktu, że wiem, że w tym filmiku bardzo się zapętlam, ale to wszystko dlatego, że jeśli na czymś naprawdę mi zależy, na przykład właśnie na Grendera, czy na tych wszystkich rzeczach, które na tych karteczkach widnieją, to ja się bardzo często zapętlam, robię to w taki sposób, chcę was zachęcić do tego i może nawet próbuję to zrobić za bardzo, bo o mój Boże! Po prostu czasem staram się za bardzo, więc może ja po prostu zakończę ten filmik, będzie bezpieczniej, że tak powiem. Dziękuję wam za kolejnego vloga bez cięć, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jak zawsze, naciskania tego fajnego dzwoneczka, bo on jest bardzo miły i przypomina wam o nowych filmach. I ja się bardzo, bardzo was lubię ostatnio i tych dużo filmów stawiam, więc możecie go nacisnąć, no. Więc wbijajcie tam wszędzie. O mój Boże, jak się zapętlam. Dobra. Bezpieczniej będzie skończyć. Po prostu pa i mam nadzieję, że do następnego.